Sharp MXM 282 N jak Natalia. Spróbujmy naprawić moduł bębna. No dobra, to zaczynamy. Mały ruch. No tak. Przesuwamy bębenek w prawo. Za tą stronę łapiemy. I wyciągamy do góry. I to jest nasz bęben. To jest ślad od listwy czyszczącej. Typowa sprawa. Tym się nie przejmujemy. To się zawsze czyści. To zawsze w którymś miejscu jest brudne. No dobra. Co dalej? Dalej trzeba wyjąć elektrodę, żeby dobrać się do listwy czyszczącej, bo ona jest najważniejsza w tym unicie. Jak wyjąć elektrodę? Dobre pytanie. Tu jest taki mały wichajster. Cyk, wciskamy ten wichajster i próbujemy wyciągnąć elektrodę, co nam się zresztą udaje. Dobra, i tu mamy elektrodę. Teraz widać dokładnie, że... A, czyścik chodzi sobie. Tutaj czyści wnętrze. Natomiast już widać teraz na pierwszy rzut oka, że jest brudna siatka, więc to należy umyć. Ja nie będę tego mył, bo mi się nie chce. Poza tym ten moduł już nie będzie pracował. Ale warto tą siatkę wyczyścić. Można ją zdjąć, odkręcając tą moją jedną śrubkę. Wtedy można zdjąć cały grid i wymienić. Wyczyścić grid i pod spodem grzewnie ładujący. To jest ważne. Czyścimy go. A to nawet nie wygląda tak źle. No ale to i tak idzie już na utylizację. Dobra. W każdym razie co dalej? A dalej mamy już taki mały burdellos. Czyli straszny bajzer związany z listwą czyszczącą. Do której się zaraz dobierzemy. Tylko to trochę odkurzę, bo tu jest strasznie dużo syfu. To było takie tylko czyszczenie antysyfowe, nie mające nic wspólnego z wyczyszczeniem listwy czyszczącej. Po prostu był to straszny bajzel. No dobra, no to teraz tak. Są tu takie raz, dwa, trzy niebieskie śrubki. Musimy się do nich dostać. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo jak, wiadomo. Bo się robi to od góry. Raz, no to jest taki dziwny niebieski kolor ma, bajerek. Dwa, kolejna. Trzy. One są z podkładkami, więc nie należy ich pomylić później, ok? Co się teraz wydarzy? Nie wiem. Teraz się wydarzy to, że... A, że możemy wyjąć... O Jezu, że możemy wyjąć listwę czyszczącą. To jest listwa czyszcząca. Doom Cleaning Blade. A można ją wyczyścić, co jest trochę bez sensu. Najlepiej zainstalować nową. A ja to teraz tylko wyczyszczę, bo ja tego nie regeneruję, tylko pokazuję dziś. Podstawowa sprawa, odkurzacz i usuwamy cały ten syf, który jest zgromadzony pod listwą czyszczącą. Niby on nie jest bardzo mocno przeszkadzający, no ale skoro to rozebraliście, no to to wyczyście, bo tu mogą być włosy, kłaki, jakiś tam syf. Trzeba to wyczyścić. Dobrze, to jest mniej więcej oczyszczone. Zakładamy, że to jest wasza nowa listwa czyszcząca. Jeżeli stara, to wyczyście to, a potem nałóżcie tu talk techniczny. Nową listwę wkładacie w takie profile i przesuwacie w tą stronę. Podobno. Pyk. No i rzeczywiście tak jest. Dobra. Stawiacie moduł na pion i wkręcamy trzy magiczne niebieskie śrubki. Fajne są te śrubki niebieskie. Raz. To hałasuje moje sprzęgło. Nie niszczę śrub.
Jak ktoś kiedyś powiedział, dwa i trzecie. Dobra. Czyli listwa czyszcząca jest wymieniona. Teraz bierzecie waszą starą, nową, wyczyszczoną i tak dalej elektrodę i wsuwacie ją w to miejsce, z którego ją wysunęliście, czyli w te dziurę. No i tyle. Ona się sama blokuje tym elementem. Jeżeli wciśniecie, do końca, to już nie wyjdzie. Sprawdźcie, czy czyścik śmiga sobie jak trzeba. Jak śmiga, to znaczy się, że już jest fajnie. W sumie jak ktoś wyczyści listwę, wyczyści tę siatkę ładującą, może nawet mu to pochodzi. Ja preferuję nowe elementy. Teraz będziemy udawać, że to jest nowy bęben. Oczywiście ja nie staruję stary, więc nie róbcie tego, co ja robię. O, zakładamy, że jest to nowy bęben. Tą zębatką kładamy go tu. O Jezu, jaki syf. I przesuwamy. O, w tym kierunku delikatnie. Nowy bęben i listwę możecie kupić tu. Teraz instalujemy ten bushing, można by powiedzieć. Pamiętając o tym, że chwila, złapie ostrość, jest dobra. Wkładamy go sobie tu i przekręcamy zgodnie ze wskazówkami zegara w prawo. Chyba, że ktoś nie ma zegara, bo ma elektroniczne, to musi sprawdzić w internecie, w którą stronę chodzą wskazówki zegara. W ten oto sposób zregenerujesz swój moduł bębna do Sharpa MXM282 tudzież innych podobnych, które podałem w opisie. Warto zwrócić uwagę, właściwie skontrolować separatory bębna, jak już bęben jest wyjęty. Raz, dwa, trzy, cztery, czy są czyste, czy nie są złamane. Dla tych, co mają złamane separatory, jest procedura taka, że ten separator się po prostu wymienia, jak sobie znajdziecie taki, żeby kupić drugi nowy. Teraz ja go przykręcę, oczywiście będzie odgłos, bo moje sprzęgło hałasuje. Dobra. No i tu jest jeszcze listwa czyszcząca, jeżeli ktoś ma ochotę, to też może ją wymienić, oczywiście jak bęben był wyjęty. Dwie śrubki, najpierw separatory. Ten moduł można metalowy wymienić, albo wyczyścić, ale to rzadko kiedy trzeba to robić. No to tak wygląda MXM. Prosta robota. Można zaoszczędzić sporo floty, bo unity nie są tanie. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że są ze złota. Pozdrawiam.